Siemano, zaczynamy kolejną serię, nową serię z działu jak zacząć hodowlę i podzielimy to sobie na co najmniej dwie części. Pierwsza, jak się przygotować do hodowli. W drugiej części, czyli w następnym odcinku, będzie o tym, jak zadbać o pająka. Także mamy podzielone rzeczy, które są potrzebne, rzeczy, które mogą się przydać i jak zadbać o ewentualnie przyrządy, rzeczy, cały asortyment. Teraz tak, po pierwsze, to jest taki standard, penseta czy taka, czy na pewno nie taka pipetka, bo to może się do czegoś tak przydać w jakiejś tam operacji, ale to się nie nadaje jako penseta. Lepiej trzymać dystans od pająka, przy którym chcemy operować. Póki jest jeszcze maluszek, ok, ale to będzie rosło. I jednak lepiej zadbać od razu jakąś dłuższą, taka chociaż 20 cm, nawet 15 niech będzie. Druga sprawa, woda. No, nie ma pająka, który by bez wody żył. Nie musi być od razu jakiś spryskiwacz, ale fajnie mieć coś takiego. W jakikolwiek sposób można jakąś właśnie pipetą, strzykawką bezpośrednio trochę nalać, tylko nie utopić. Tak też można zrobić. Karmówka. Czy to będą karaczany, mączniki, cokolwiek, to już swoją drogą. Rozmiar to będzie zależne wszystko od pająka, jakiego będziemy hodować, na jakiego się zapatrujemy, czy kupujemy jakiegoś podrostka, malucha, czy od razu dużego. Ale to pomijamy. Pojemnik wiadomo, tak? Taki pojemnik dostaniemy sałatko box w jakimś sklepie, gdzie sałatki zwyczajnie sprzedają na wagę, na ilości i do jakichś dań, ewentualnie w różnych miejscach można takie coś dorwać się za grosze, albo pani da za darmo nawet, co się potrafi zdarzyć. Wiadomo, no, pojemnik to jest zależny będzie rozmiarem od pająka, nie? To jest schronienie po prostu, tak? Dla małego właśnie pipetka takiego, dla jedynki jakiejś nie potrzebujemy żadnego schronienia. Dla trochę podrośniętego to dałem przykładowo kawałek kory, no jednak lepiej coś mieć dla większego, bo no gdzieś się będzie chciał chować, nie będzie się aż tak stresował, będzie się lepiej po prostu czuł. Mały pająk po prostu się i tak na 90% zakopie. A w czym się zakopie? W tym, co jeszcze potrzebujemy? Torf, włókno kokosowe, egzotek zwał, potrzebujemy podłoże, które będzie nam utrzymywało wilgoć, w którym pająk będzie mógł ewentualnie grzebać, kopać, cokolwiek byłoby mu do tego potrzebne. I w czym niestety zakupują się przykładowe mączniki, także pilnujmy je. To są rzeczy, które są nam potrzebne, które na pewno musimy mieć. Coś, czego nie musimy mieć, ale możemy, bo się może przydać. Ja tu mam takie cążki, które mi się przydają, jak rozpakowuję pająka, nieraz fajnie tu złapać jakiś wacik, papier jakiś, cokolwiek, jak potrzebuję operacji na dwa baty też można użyć. Dogrzewanie. Pająka nie trzeba dogrzewać, raczej wystarczą mu jakieś pokojowe temperatury, ale lepiej dogrzewać, bo zawsze lepiej rośnie, lepiej się rozwija, ma lepszy metabolizm. Kable grzewcze. To jest dla mnie najlepsze rozwiązanie. Są maty grzewcze, ale kupować matę na każde terytorium to też jak różnie wychodzi. Kabel długi można poprowadzić, ewentualnie z dwa i też jest dobrze. Z tym, że dogrzewać można też żarówką, ale to jest słabsza metoda. Wapno się może przydać. Do czego może się przydać wapno? No hodowlę. Wracam do tematu wosków parzących, którego nie poruszaliśmy teraz, ale niejednokrotnie jest poruszane w różnych filmach. Mogą różne być wysypki wosków parzących, różne reakcje alergiczne, a wapno jest antyalergiczne takie, no można sobie wypić 2-4 tabletki i po prostu może pomóc na jakiś pomble, żeby to znikały i tyle, nie? Dobrze mieć po prostu coś takiego na hodowli. Pojemniki na wodę, miseczki, tego nie musi być. To pająk potrafi się z tego napić, niejednokrotnie można to zaobserwować, to nie jest konieczne, ale dobrze jak jest. No, zwyczajnie pomoże utrzymać wilgoć. Coś, co jeszcze nie musi być, ale może się przydać, to jest roślinka, tak? Tu mamy bluszcz. Ale chodzi generalnie o ozdoby. Ozdoby to nie jest coś, co musi pająkowi cieszyć oko, to jest coś, co może po prostu być, nam cieszyć oko. Ewentualnie może być połączone jakoś z wystrojem, jakoś z kryjówką, nie? Może być dwa w jednym, kryjówka wystrojowa. Ale to jest swoją drogą. Po prostu wystrój nie jest czymś koniecznym, tylko nam się zwyczajnie podoba. Także te rzeczy muszą być, jeżeli chcemy się zabrać za to w wodę, w jakiejkolwiek postaci, trochę podłoża,
jakaś ewentualnie kryjówka, karmówka, no w jakimś pojemniku musimy to trzymać, czyli to jest kwestia ogólnie paru złotych. No i penseta chyba najdroższa w tym wszystkim, ale jest jedna na stałe nawet, nie? To ma plusy, ale nie jest jakaś specjalnie zarobista, no. Do niektórych operacji wolałbym jakąś, no zwłaszcza seksowanie pająka, bo niewygodnie mi się w niej trzyma pająka po prostu. Dobra, teraz jak zadbać o takie rzeczy? Te rzeczy, zacznijmy, dobra, od kabla. Kabel, jak układamy, to dokładnie tak, jak nawet jest narysowany. Jakimś zygzakiem, slalomem, jak najbardziej, fajnie ciepło się rozprowadza, ale raczej nie układamy go jakoś na krzyż, jeden przez drugi, niepotrzebnie, żeby się przygrzewał, tak też jest wedle instrukcji, no. Lepiej po prostu takie układy. Nie słyszałem jeszcze tu, żeby ktoś poznał, miał sytuację, że ten kabel się przetopił czy coś. No ale teoretycznie mogłoby to się zdarzyć. Zależy też, jaką moc mamy kabla, tak? Matyk grzewcze. Po pierwsze, nie dajemy pod pojemnik nigdy w ten sposób raczej, bo zwyczajnie będzie tylko zaparowywać i gotować się to wszystko, to nie ma sensu. Raczej jakąś od ścianki tylnej bym powiedział, dobrze by było, nie? Co do pensety. Dobrze by było raz w tygodniu, jak mam takie osłonki, to ich bym nie zdejmował, bo nic się nie stanie. Dobrze się inaczej, najwyżej to zacisnę, będą się lepiej trzymać ewentualnie, ale to jest dobry sposób, żeby po prostu raz w tygodniu wyparzyć taką pensetę. Zwyczajnie zagotować wodę do wrzątku, włożyć to na 5 minut i tyle, nie? Jeżeli myjemy szkło, zazwyczaj jest problem z myciem szkła. Albo się rozmazuje, bo nic nie widać, nie idzie tego domyć samą wodą, a płynu nie powinniśmy używać, tak? No to zwyczajnie dobrym sposobem jest użyć do tej wody kwasku cytrynowego i wszystko powinno fajnie zejść. Kwasek cytrynowy nie będzie jakimś problemem, fajnie to spłukać i tyle, i po sprawie w takim razie. Ale co do jeszcze tego, co... Jak zadbać o wyposażenie? Mamy karmówkę. No i karmówkę dobrze byłoby karmić. Nie jakimś styropianem, tylko rzucić kawałek ogórka, banana, pomidora, szynki. To może być nawet karma dla psów. Nie za dużo, nie przykarmiamy karmówki. Nie chcielibyśmy też, żeby coś się tam za bardzo niego. Chyba że jak prowadzimy jakąś hodowlę karmówki, ale to byłby temat na inny odcinek, to wtedy możemy śmielej karmić, ale tak to rzucić jakiś kawałeczek, spokojnie to wystarczy. A co do nawodnienia, raczej nie zalawamy karmówki wodą. Nie chcemy też, żeby robale się potopiły. Możemy dać wodę, ale to trzeba dobrze przypilnować. To poza tym to jest taki hydro, że zapomniałem, jak to się nazywa, chyba tak, nie wiem. Coś takiego, że się to rozrabia. Mamy to dostępne na różnych sklepach, nie wiem czy jest teraz dostępne też na Spider Shopie, bardzo możliwe, że tak. Muszę powiedzieć, nie stosuję raczej tego, ale to jest dobre rozwiązanie, bo po prostu zamiast wody robi się taka galaretka i się owady nawadniają, a jednocześnie się przy tym nie potopią. Żeby zadbać o pojemnik i podłoże, no to warto jednak pilnować dobrej wentylacji, żeby to nie było 4 dziurki na krzyż na wieku, tylko w odpowiedni sposób zrobiony. To też zależy od rozmiaru pojemnika, ale lepiej po prostu więcej dziurek jak za mało i wtedy nam nie pleśnieje, nie brudzi się to wszystko, tak nie zasyfia. I nie musimy też tego ciągle czyścić. Rzeczy, które jeszcze nie zostały przeze mnie wymienione, a są rzeczami, które mogą się przydać, ale nie są konieczne, to termometr i higrometr. Wolałbym jednak termometr od higrometra, ze względu na to, jeżeli dogrzewamy, a mamy mocny kabel, to jednak lepiej sprawdzić, do jakiego momentu to dogrzewa, żebyśmy nie przygrzali, ale jednak nie tak łatwo przygrzać pająka, bo 30 stopni to jest jeszcze ok, no zależnie jeszcze od gatunku, ale w tych granicach w większości to oscyluje. Generalnie termometr nie jest konieczny, delikatne grzanie i wszystko jest super. Co do higrometra, higrometr po pierwsze zazwyczaj najtańszy to badziewny i świruje trochę z wilgotnością. Po drugie, jak już chcemy go mieć, to oczywiście stawiamy go na jakimś kamieniu, nie na torfie, bo chodzi o wilgotność powietrza, a nie wilgotność torfu samego w sobie. Czyli woda się dostaje do higrometru i będzie pokazywać, że dajmy na to 100% wilgotności, a to nie ma absolutnie żadnego sensu. Przy czym higrometr w ogóle nie jest potrzebny. Na oko damy radę spokojnie ustalić wilgotność. Byleby bagna nie było, trochę wilgotno jest, dotkniemy, czujemy trochę wilgoci i mamy podłoże w można mówić o 80% wilgotności spokojnie w pojemniku. To przechodzimy do losowania zwycięzcy konkursu.
I to by było na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie, zostawiajcie ją łapeczki, jeżeli się podobało. Komentarze, co o tym myślicie. Zwycięzcę jeszcze raz zachęcam do odezwania się na fanpage'u. W wiadomości z pewnością momentalnie odpiszę, chyba że będę akurat zajęty pracą, to kiedy tylko dam radę, w jak najszybszym czasie, tego samego dnia na pewno. I jakoś się dogadamy co do wysyłki. Tak poza tym chciałbym zaprosić Was jeszcze do grupy Ptaszniki Dino Spiders i właśnie na polubienie fanpage'u. W następnym odcinku dowiecie się, jak zadbać o pająka, aby dobrze się czuł, aby nie padał raczej, no zawsze się może to jednak zdarzyć, ale żeby ograniczyć takie przypadki. I to tyle. Dzięki za oglądanie. A jeżeli szukasz informacji na temat jakiegoś gatunku, zapraszam Cię na stronę Dino Spiders, na której dowiesz się pewnych rzeczy na temat tego gatunku, takich jak warunki hodowli, siła jadu, szybkość, temperament i wiele innych. Jeżeli nie ma jeszcze wybranego gatunku, możesz zgłosić nam to poprzez wiadomość na fanpage'u na Facebook. I Twoja propozycja z pewnością pojawi się w najbliższym czasie na stronie, a także możesz liczyć również na bezpośrednie porady w postaci wiadomości.